Wieczór zapadł szybko, a cisza w domu stała się cięższa niż kiedykolwiek wcześniej. Ewa siedziała na fotelu w salonie, przeglądając stare albumy pełne zdjęć z jej mężem. Marek, jej ukochany mąż, zmarł nagle kilka miesięcy temu, pozostawiając ją z pustką, której nie potrafiła wypełnić. Każdego dnia starała się zająć czymś ręce i umysł, aby choć na chwilę zapomnieć o bólu, ale dziś wieczór wydawał się inny. Coś ciągnęło ją do starego biurka w gabinecie Marka, którego rzadko dotykała po jego śmierci. Gabinet był jego królestwem, miejscem, gdzie spędzał godziny, pracując nad swoimi projektami i sprawami zawodowymi. Choć Marek był zawsze ciepły i opiekuńczy, nigdy nie rozmawiali o szczegółach jego pracy, pozostawiając te kwestie w cieniu ich codziennego życia. Ewa czuła, że nie miała do tego dostępu, a teraz, stojąc przed biurkiem, zastanawiała się, dlaczego. Kiedy otworzyła szufladę, jej wzrok przykuła koperta, którą ledwie zauważyła za stosem dokumentów. Była stara, żółta, a jej krawędzie były lekko postrzępione. Z wahaniem wzięła ją do ręki i powoli otworzyła, nie spodziewając się, że jej życie zmieni się w jednej chwili. List był napisany odręcznie, charakterystycznym, prostym pismem Marka. Ewa zaczęła czytać. Droga Katarzyno, nie wiem, jak długo uda nam się utrzymać to wszystko w tajemnicy. Każdego dnia zadaję sobie pytanie, czy podejmuję słuszną decyzję, prowadząc podwójne życie. Nie chcę ranić Ewy, ale wiem, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Wiem, że musimy być ostrożni. Może nadejdzie dzień, kiedy będę musiał wszystko wyjaśnić, ale na razie musimy trzymać to w sekrecie. Ewa poczuła, jak jej serce przyspiesza, a ręce zaczynają drżeć. Kim była Katarzyna? Jakie tajemnice ukrywał przed nią Marek? Nagle świat, który budowali przez lata, wydał jej się iluzją. Nie mogła uwierzyć, że jej mąż, który zawsze był tak kochający i opiekuńczy, prowadził podwójne życie. Poczuła gniew i rozpacz jednocześnie. Czuła, że musi dowiedzieć się prawdy. Noc wydawała się nie mieć końca. Ewa leżała bezsennie w łóżku, wpatrując się w sufit, podczas gdy myśli krążyły w jej głowie jak burza. Kim była ta kobieta? Czy Marek ją kochał? A może to była jakaś przelotna relacja? Każda z tych myśli była jak cios prosto w serce. Wiedziała, że musi dowiedzieć się więcej, ale nie wiedziała, od czego zacząć. To był jak sen, z którego nie mogła się obudzić. Rano, zaledwie kilka godzin po bezsennych rozważaniach, postanowiła wrócić do gabinetu. Tym razem nie zamierzała się ograniczać. Zaczęła przeglądać wszystkie dokumenty, skrupulatnie analizując każdy detal. Jej dłoń w końcu natrafiła na plik papierów w innej szufladzie. Były to wydruki z konta bankowego, którego nigdy wcześniej nie widziała. Znajdowały się tam regularne przelewy na nieznane konto, zawsze w tej samej kwocie, każdego miesiąca przez ostatnie lata ich małżeństwa. Serce znowu zabiło mocniej. Ewa zdała sobie sprawę, że to musiało być związane z tą tajemniczą Katarzyną. Ale kim była i co łączyło ją z Markiem? Z każdym dokumentem odkrywanym w gabinecie czuła się coraz bardziej zdradzona. Marek nie tylko ukrywał przed nią swoją relację, ale również całe życie finansowe, o którym nie miała pojęcia. Ewa postanowiła skontaktować się z adwokatem Marka. Wiedziała, że będzie to ryzykowne, ale była zdeterminowana dowiedzieć się prawdy. Zatelefonowała do kancelarii, umawiając się na spotkanie. Miała nadzieję, że prawnik będzie mógł jej pomóc rozwikłać te tajemnice. Po południu siedziała w eleganckim biurze adwokata, próbując zachować spokój. Czego mogę się spodziewać? Myślała, nie mogąc znaleźć odpowiedzi. Kiedy prawnik wszedł do pokoju, uśmiechnął się uprzejmie i zasiadł naprzeciw niej. Pani Ewo, czym mogę służyć? Zapytał, spoglądając na nią z troską. Chciałabym dowiedzieć się więcej o finansach Marka, zwłaszcza o pewnych regularnych przelewach, które odkryłam, powiedziała, próbując kontrolować emocje. Adwokat zmarszczył brwi, wyraźnie zaskoczony. Czy ma pani na myśli jakieś konkretne transakcje? Zapytał ostrożnie. Ewa podała mu wydruki, które znalazła w gabinecie. Prawnik zerknął na dokumenty, a na jego twarzy pojawił się niepokój. To nie są oficjalne transakcje firmowe, powiedział powoli. Wygląda na to, że Marek prowadził jakieś prywatne operacje finansowe. Będę musiał to sprawdzić, ale to nie wygląda dobrze. Ewa poczuła, jak świat wokół niej znowu się chwieje.
Z każdym krokiem, który stawiała, odkrywała kolejną warstwę kłamstw. Prawda zaczynała być coraz bardziej nieuchwytna, ale wiedziała jedno, nie spocznie, póki nie pozna całej historii. Ewa wracała do domu z uczuciem bezsilności i rosnącej frustracji. Odkryła, że Marek prowadził podwójne życie, a mimo to wszystko nadal pozostawało w cieniu. Z każdą chwilą coraz bardziej bolało ją to, jak wiele przed nią ukrył. Czuła, że świat, który budowali razem, rozpada się na kawałki. Ale pod tą warstwą bólu pojawiała się też determinacja. Ewa postanowiła, że dowie się wszystkiego, bez względu na to, co jeszcze miało wyjść na jaw. Wieczorem, siedząc przy kuchennym stole, zastanawiała się, jak zacząć swoje dochodzenie. W gabinecie Marka nie było więcej wskazówek. List, który odkryła, oraz dziwne przelewy były wszystkim, co miała. Spojrzała na list ponownie, próbując odczytać między wierszami coś więcej o tej Katarzynie. Nazwisko nie pojawiło się w liście, ale jedno słowo utkwiło jej w pamięci – tajemnica. Postanowiła zacząć od sprawdzenia jego telefonu, który od dnia śmierci Marka leżał nietknięty na półce. Nigdy wcześniej nie przyszło jej do głowy, aby go przejrzeć. Wiedziała, że to mogło być naruszenie prywatności, ale teraz nie czuła żadnych skrupułów. Zasiadła na kanapie, trzymając urządzenie w dłoni. Po odblokowaniu ekranu zaczęła przeglądać wiadomości. Były tam standardowe konwersacje z przyjaciółmi i współpracownikami, ale jedna rozmowa wydała jej się dziwnie pusta. Było to jedynie kilka słów, wysyłanych w dużych odstępach czasu, ale bez żadnych głębszych treści. Otworzyła aplikację kontaktów, szukając jakiegokolwiek nazwiska Katarzyny. Nie znalazła jej, ale natrafiła na dziwnie nazwany numer, ukryty pod inicjałami k.g. Zadzwoniła pod ten numer, nie do końca wiedząc, czego się spodziewać. Halo? Głos po drugiej stronie był cichy, kobiecy, może nieco zmęczony. Ewa poczuła dreszcz przebiegający po plecach. Dzień dobry, przepraszam za kłopot. Czy mogę rozmawiać z Katarzyną? Na chwilę zapadła cisza. Kim pani jest? Zapytała kobieta, wyraźnie zdziwiona. Jestem żoną Marka, odpowiedziała Ewa, starając się zachować spokój. Po drugiej stronie było słychać ciche westchnienie. Kobieta wyraźnie wahała się przed odpowiedzą. Myślę, że musimy się spotkać. Proszę nie dzwonić więcej, powiedziała Katarzyna i po chwili rozłączyła się, zostawiając Ewę w jeszcze większym zamęcie. Ewa wiedziała, że to nie koniec. Katarzyna była kluczem do zrozumienia tajemnicy Marka. Postanowiła znaleźć ją, choćby miało to oznaczać konfrontację twarzą w twarz. Ewa spędziła całą noc, zastanawiając się, jak dotrzeć do Katarzyny. Nazajutrz, po intensywnym wyszukiwaniu w mediach społecznościowych i internecie, udało jej się znaleźć kobietę, która mogła pasować do inicjałów k.g. Katarzyna Grochowska, nazwisko było powszechne, ale profil, na który trafiła, wydawał się odpowiedni. Zdjęcie przedstawiało młodą kobietę o ciemnych włosach, z intensywnym spojrzeniem i subtelnym uśmiechem. Ewa przyglądała się jej przez dłuższą chwilę, próbując wyczytać z jej twarzy, kim była i jaki miała związek z Markiem. Nie czekając długo, postanowiła pojechać do miasta, gdzie Katarzyna miała zamieszkanie. To była kolejna mała miejscowość, niezbyt odległa od miejsca, gdzie mieszkała z Markiem. Serce biło jej mocniej, gdy stawała przed drzwiami niewielkiego mieszkania, niepewna, co opowiedzieć, kiedy otworzą się drzwi. W końcu usłyszała kroki z wnętrza i drzwi uchyliły się. Katarzyna stanęła przed nią, zaskoczona, widząc Ewę na progu. Przez chwilę mierzyły się wzrokiem, zanim Katarzyna odezwała się pierwsza. Wiedziałam, że w końcu mnie znajdziesz, powiedziała spokojnym głosem, jakby wszystko było z góry przesądzone. Wejdź, musimy porozmawiać. Ewa przekroczyła próg, czując, jak narasta w niej gniew i niepokój. Katarzyna zaprosiła ją do skromnie urządzonego salonu. Nie było tam niczego nadzwyczajnego, kilka prostych mebli, książki na półkach, cisza. Ewa usiadła na kanapie, patrząc na Katarzynę, która usiadła naprzeciwko. Więc zaczęła Ewa, próbując zapanować nad głosem. Kim byłaś dla Marka? Katarzyna przez chwilę milczała, jakby zastanawiała się, jak odpowiedzieć. W końcu spojrzała Ewie prosto w oczy. Byłam częścią jego życia, o której nic nie wiedziałaś. Nasza relacja zaczęła się kilka lat temu, kiedy Marek potrzebował kogoś, z kim mógłby być sobą.
To, co mieliśmy, było bardziej skomplikowane, niż ci się wydaje. Ewa poczuła, jak jej ciało drży. Czy byliście kochankami? Zapytała bezpośrednio, gotowa na odpowiedź, której się bała. Tak i nie, odpowiedziała Katarzyna enigmatycznie. Nie byliśmy razem w tradycyjnym sensie. To było coś więcej. Marek mnie potrzebował, bo z tobą nie mógł być w pełni sobą. Ale to nie znaczy, że cię nie kochał. Nigdy nie chciał cię skrzywdzić. Te słowa wbiły się w Ewę jak sztylet. Co to wszystko znaczyło? Jak Marek mógł prowadzić takie życie, oszukując ją przez tyle lat? Ale zanim zdążyła wybuchnąć gniewem, Katarzyna podała jej coś niespodziewanego, drugi list, który Marek napisał do niej, ale nigdy nie wysłał. To może ci trochę wyjaśnić, powiedziała Katarzyna, a jej głos drżał lekko, jakby wiedziała, że to może tylko pogłębić ból Ewy. Ewa chwyciła list i zacisnęła go w dłoniach. Wiedziała, że to dopiero początek prawdy, którą miała odkryć. Ewa wpatrywała się w list, który Katarzyna jej wręczyła, jakby trzymała w dłoniach klucz do całej zagadki. To, co miała przed sobą, było nie tylko dowodem zdrady, ale również tajemnicy, którą Marek ukrywał przez lata. Drżącymi rękami otworzyła kopertę i zaczęła czytać. Katarzyno, jestem zmęczony tym życiem. Czasem czuję, że to, co budowałem z Ewą, oddala mnie od prawdziwego siebie. Kocham ją, ale z tobą mogę być kimś, kim nie mam odwagi być w jej towarzystwie. Może to słabość, a może coś więcej. Gdy jesteśmy razem, czuję się wolny, mogę być sobą. Ale jak długo jeszcze możemy to ukrywać? Każdy dzień przynosi więcej ryzyka, a ja coraz bardziej gubię się w kłamstwach. Wiem, że prędzej czy później wszystko się rozpadnie. Boję się, że zranię Ewę, ale wiem też, że nie mogę dalej żyć w tej iluzji. Ewa poczuła, jak całe jej ciało zamarło. Kolejny cios. Z każdym zdaniem stawało się dla niej coraz bardziej jasne, że Marek prowadził życie, o którym nie miała pojęcia. Ale to nie była zwykła zdrada. To było coś głębszego, coś, co wymykało się prostym wyjaśnieniom. Z oczu zaczęły jej płynąć łzy, ale w tym momencie Katarzyna wstała i podeszła do okna, jakby dając Ewie chwilę na zebranie myśli. To nie było proste dla żadnego z nas, zaczęła mówić, choć głos jej lekko drżał. Nigdy nie zamierzałam niszczyć waszego małżeństwa. Marek sam nie wiedział, czego chce. Był rozdarty między dwoma światami. Z tobą miał stabilność, a ze mną miał coś innego. Ewa zacisnęła pięści, wpatrując się w list. Nie rozumiem, powiedziała cicho. Jeśli to wszystko było takie skomplikowane, dlaczego po prostu nie porozmawiał ze mną? Dlaczego to wszystko trzymał w tajemnicy? Katarzyna westchnęła, odwracając się do niej. Bo bał się, że straci wszystko. Był tchórzem w pewnym sensie. Chciał zachować ciebie i jednocześnie mieć to, co miał ze mną. Ale wiedział, że prędzej czy później będzie musiał wybrać. Ewa poczuła falę gniewu. Wstała gwałtownie z miejsca. A ty? Ty na to pozwalałaś? Zapytała ostro. Wiedziałaś, że jestem jego żoną, a mimo to trwałaś przy nim? Katarzyna spojrzała jej w oczy, a w jej spojrzeniu było coś, co sprawiło, że Ewa się zawahała. Tak, wiedziałam. Ale nie było to tak proste, jak ci się wydaje. Nie było w tym tylko fizyczności czy zdrady. Marek był moim przyjacielem, kimś, kto mnie rozumiał. Z czasem to się przerodziło w coś więcej, ale nigdy nie miało być w ten sposób. Ewa, choć kipiała od emocji, postanowiła wyjść. Nie mogła już dłużej znosić tego miejsca ani tej rozmowy. Miała zbyt wiele do przemyślenia, a gniew, który buzował w jej sercu, musiał znaleźć ujście gdzieś indziej. Nie wiem, jak długo jeszcze mogę to wszystko wytrzymać, powiedziała cicho, kierując się ku drzwiom. Katarzyna nie próbowała jej zatrzymać. Zamiast tego dodała na koniec. Pamiętaj, Ewo, że Marek cię kochał. Niezależnie od wszystkiego, to, co mieliście, było dla niego ważne. To, co miał ze mną, było inne, ale nigdy nie zamierzał cię skrzywdzić. Przepraszam, że to wszystko tak się potoczyło. Ewa odwróciła się do niej na chwilę. Już za późno na przeprosiny, powiedziała, wychodząc z mieszkania i zamykając za sobą drzwi. Wiedziała, że nie ma powrotu do przeszłości. Pozostało jej tylko jedno, poznać całą prawdę, bez względu na to, jak bolesna by się okazała.
Gdy wróciła do domu, Ewa poczuła, jak opadają z niej emocje, a na ich miejsce wkracza chłodna, analityczna determinacja. Musiała zrozumieć, co działo się przez te wszystkie lata. Jej małżeństwo, które uważała za stabilne i pełne miłości, teraz wydawało się iluzją, którą Marek starannie pielęgnował. Ale prawda musiała gdzieś tkwić, i to nie tylko w relacjach z Katarzyną, ale może w czymś jeszcze głębszym. Ewa usiadła przy stole kuchennym, mając przed sobą listy i dokumenty Marka. Postanowiła, że musi przeprowadzić dokładniejsze śledztwo. Skoro Katarzyna była tylko jednym elementem układanki, co jeszcze mogło wyjść na jaw? Wzięła telefon i zadzwoniła do adwokata Marka. Dzień dobry, panie mecenasie. Musimy się spotkać ponownie. Jest coś, co mnie niepokoi, powiedziała pewnym głosem. Spotkanie odbyło się tego samego popołudnia. Ewa usiadła naprzeciwko prawnika, który wyraźnie spodziewał się kolejnych trudnych pytań. Znalazłam kolejny list. Marek pisał o tym, że był zmęczony podwójnym życiem. Czy to możliwe, że miał jeszcze jakieś tajemnice, o których nie wiem? Adwokat odetchnął głęboko, jakby zbierał myśli. Pani Ewo, muszę być z panią szczery. Marek rzeczywiście miał pewne sprawy, które nie były uwzględnione w oficjalnych dokumentach. Były to inwestycje, które prowadził poza naszą kancelarią. Podejrzewałem, że mogą one mieć związek z jego osobistymi relacjami, ale nigdy nie drążyłem tego tematu, bo nie miałem do tego podstaw. Jakie inwestycje? Ewa dopytywała, próbując zrozumieć, co tak naprawdę się działo. Z tego, co wiem, Marek miał kilka ukrytych kont oraz nieruchomości, o których nie wspominał ani w testamentach, ani w oficjalnych rozmowach. Musimy to dokładniej sprawdzić, ale wydaje mi się, że może to być kluczowe w zrozumieniu jego decyzji. Ewa poczuła, jak jej świat ponownie zaczyna się kruszyć. Marek nie tylko ukrywał swoje relacje z Katarzyną, ale również prowadził skomplikowane operacje finansowe, o których nie miała pojęcia. Jak mogła tego nie zauważyć? Jak mógł przed nią ukryć tyle rzeczy? Chcę znać wszystkie szczegóły, powiedziała zdecydowanie. Proszę o pełny raport na temat jego finansów i inwestycji. Adwokat skinął głową. Oczywiście, pani Ewo. Zrobię, co w mojej mocy, aby dostarczyć pani pełny obraz tego, co Marek ukrywał. Ewa wróciła do domu z jeszcze większą liczbą pytań niż odpowiedzi. Czuła, że prawda była bliżej, ale każdy krok w jej kierunku odkrywał nowe tajemnice. Co jeszcze krył Marek? Ewa spędziła następne dni, próbując zebrać siły i skupić się na odkryciu wszystkich tajemnic Marka. Z jednej strony jej serce było rozdarte przez zdradę, z drugiej czuła się zobowiązana poznać całą prawdę, nawet jeśli miała być bolesna. Adwokat obiecał, że dostarczy raport o inwestycjach Marka, ale do tego czasu Ewa musiała działać na własną rękę. Nagle zrozumiała, że istnieje jeszcze jedno miejsce, które mogło zawierać odpowiedzi, biuro Marka w firmie, którą prowadził przez ostatnie kilka lat. Nigdy nie miała powodu, aby wchodzić do jego biura. Marek zawsze oddzielał życie zawodowe od prywatnego, a ona szanowała te granice. Teraz, z nową świadomością, musiała je przekroczyć. Zdecydowała się na wizytę w firmie, mimo że wiedziała, że to może być trudne. Pracownicy byli zaskoczeni jej obecnością, ale przyjęli ją uprzejmie. Ewa poprosiła o dostęp do prywatnego biura Marka, co nie spotkało się z oporem, zważywszy na jej status jako jego żony i dziedziczki. Biuro Marka było jak małe królestwo, elegancko urządzone, z nowoczesnym biurkiem i regałami pełnymi segregatorów. Ewa poczuła, jak serce przyspiesza, gdy zaczęła przeglądać dokumenty. Przez długie godziny porządkowała papiery, szukając czegokolwiek, co mogłoby wyjaśnić tajemnice finansowe i relacje, które Marek ukrywał. I wtedy to znalazła. Był to niewielki skórzany notes, schowany w jednej z dolnych szuflad biurka. Notes wyglądał, jakby nie był używany przez długi czas, ale po otwarciu Ewa zrozumiała, że to było coś znacznie bardziej prywatnego niż jakiekolwiek dokumenty, które do tej pory widziała. Zapiski w środku były osobiste, pełne myśli Marka, które nigdy nie zostały wypowiedziane na głos. Z Katarzyną wszystko stało się bardziej skomplikowane, niż przewidywałem. Nie chciałem ranić Ewy, ale kiedy jesteśmy razem, czuję, że mogę uciec od presji, którą niesie ze sobą nasze małżeństwo. Z Katarzyną nie ma obowiązków, nie ma oczekiwań. Ale wiem, że to wszystko jest iluzją. Ewa jest moim fundamentem, lecz nie potrafię z nią rozmawiać o rzeczach, które są dla mnie zbyt trudne.
Ewa poczuła, jak jej ręce zaczynają drżeć. To były myśli, które Marek nigdy z nią nie podzielił, a teraz, po jego śmierci, stawały się bolesnym przypomnieniem, że coś w ich małżeństwie nie było takie, jak myślała. Notes zawierał nie tylko osobiste przemyślenia, ale także szczegóły dotyczące pewnych transakcji, o których wspominał adwokat. Okazało się, że Marek prowadził interesy związane z nieruchomościami, inwestując w projekty za granicą, o których Ewa nigdy nie słyszała. W jednym z wpisów Marek wspominał o dużej inwestycji, którą zamierzał zamknąć, i o osobie, która miała mu w tym pomóc. Imię to nie było jej obce, Katarzyna. To nie była tylko emocjonalna relacja. Katarzyna była również zaangażowana w jego biznesowe operacje. To odkrycie zburzyło wszystko, co Ewa myślała o swoim małżeństwie. Katarzyna nie tylko była jego kochanką, ale także partnerką biznesową. To tłumaczyło te regularne przelewy, które Ewa znalazła wcześniej. Wszystko zaczynało się układać w całość. Wszystko, co Marek ukrywał, nie dotyczyło tylko ich związku, ale również jego finansów i decyzji zawodowych. Ewa wiedziała, że musi teraz działać szybko, jeśli chce zabezpieczyć siebie i dowiedzieć się, jak głęboko sięgały te tajemnice. Po odkryciu notesu Ewa poczuła, że znalazła się w środku jeszcze większej intrygi. Marek nie był jedynie mężem, który prowadził podwójne życie emocjonalne. Był także człowiekiem, który ukrywał ogromne interesy, o których nie miała pojęcia. Czuła się, jakby nagle znalazła się w zupełnie innym świecie, gdzie nie tylko musiała zmierzyć się z bólem po zdradzie, ale również z konsekwencjami jego działań biznesowych. Następnego dnia Ewa umówiła się na kolejne spotkanie z prawnikiem Marka. Miała teraz więcej pytań i była zdeterminowana, aby dowiedzieć się, jak głęboko sięgały te ukryte operacje. Kiedy weszła do kancelarii, mecenas przywitał ją z nieco napiętą miną. Pani Ewo, miałem czas, aby przyjrzeć się pewnym sprawom, zaczął powoli. Marek rzeczywiście miał konta, które nie były uwzględnione w żadnych oficjalnych dokumentach. Poza tym zainwestował w kilka projektów nieruchomościowych za granicą. To były duże transakcje, a jego partnerką w tych interesach była Katarzyna Grochowska. Te słowa tylko potwierdziły to, czego Ewa się obawiała. Co to wszystko oznacza dla mnie? Zapytała cicho, wiedząc, że odpowiedź może być trudna do przyjęcia. To zależy od tego, jak te inwestycje zostały sfinalizowane i czy były one zgodne z prawem, odpowiedział prawnik. Musimy przejrzeć wszystkie dokumenty i sprawdzić, czy nie będzie to miało wpływu na twoje dziedziczenie. Ale jeśli Marek działał niezgodnie z prawem, może to oznaczać problemy. Ewa poczuła, jak narasta w niej panika. Nie tylko odkryła zdradę męża, ale teraz mogła stanąć przed problemami prawnymi i finansowymi, które mogłyby wpłynąć na jej życie i przyszłość. Czy możemy to jakoś rozwiązać? Zapytała, czując, że jej siły zaczynają się wyczerpywać. Musimy działać ostrożnie, pani Ewo. Najpierw musimy ustalić, jakie dokładnie były te inwestycje i czy istnieje zagrożenie dla pani finansów. Potem będziemy mogli podjąć odpowiednie kroki, odpowiedział mecenas, starając się ją uspokoić. Ewa skinęła głową, wiedząc, że to wszystko będzie wymagało czasu. Wracając do domu, miała coraz więcej pytań bez odpowiedzi. Jak mogła przeoczyć wszystkie te rzeczy przez te lata? Jak Marek mógł ukrywać przed nią tyle spraw? Wiedziała jednak jedno, nie spocznie, póki nie dowie się całej prawdy. Wieczorem, siedząc w kuchni z filiżanką herbaty, przeglądała notatki, które zebrała do tej pory. W jej myślach pojawiło się jedno kluczowe pytanie, co jeszcze Katarzyna wiedziała? Wiedziała, że ich relacja była głębsza niż tylko emocjonalne zaangażowanie, ale teraz musiała zrozumieć, w jaki sposób była związana z Markiem w kwestiach biznesowych. Postanowiła po raz kolejny spotkać się z Katarzyną. Tym razem jednak nie miała zamiaru zostawić żadnych pytań bez odpowiedzi. Następnego dnia Ewa zdecydowała się po raz kolejny skontaktować z Katarzyną. Mimo bólu i gniewu, jakie w niej narastały, wiedziała, że to spotkanie jest nieuniknione. Katarzyna była ostatnią osobą, która mogła rozjaśnić jej wszystkie wątpliwości. Przepełniona determinacją, napisała jej krótką wiadomość, prosząc o spotkanie. Odpowiedź przyszła szybko: dobrze, spotkajmy się dzisiaj wieczorem. Mam nadzieję, że to będzie nasze ostatnie spotkanie. Ewa nie była pewna, jak ma interpretować te słowa, ale wiedziała, że musi stawić czoła prawdzie, nawet jeśli była ona trudna do przyjęcia.
Wieczorem, kiedy stanęła ponownie przed drzwiami Katarzyny, czuła napięcie w powietrzu. Gdy drzwi się otworzyły, Katarzyna tym razem wyglądała bardziej zmęczona i bez zbędnych słów zaprosiła Ewę do środka. Obie usiadły w salonie, gdzie cisza była ciężka, jakby obie czekały na moment, kiedy rozmowa stanie się nieunikniona. Ewa wzięła głęboki oddech i spojrzała Katarzynie w oczy. Muszę poznać całą prawdę. Wszystko. Nie tylko o waszej relacji, ale także o tych inwestycjach, o których dowiedziałam się w ostatnich dniach. Czy wiesz, co Marek planował? Zapytała bezpośrednio, starając się ukryć drżenie w głosie. Katarzyna odechnęła głęboko, jakby ważąc każde słowo, zanim zaczęła mówić. Marek i ja. To nie było tylko uczucie. Miałam być jego partnerką, nie tylko w życiu osobistym, ale i zawodowym. Przez ostatnie lata pracowaliśmy nad projektami inwestycyjnymi, które miały nas obu ustawić na resztę życia. Marek inwestował w nieruchomości za granicą, ale było to ryzykowne. Wiedział, że może stracić wszystko, ale mimo to szedł w to dalej. Ewa poczuła, jak ogarnia ją zimny dreszcz. Czy to dlatego ukrywał to przede mną? Wiedział, że może nas zrujnować? Katarzyna spuściła wzrok, jakby nie chciała patrzeć Ewie w oczy. Tak. Marek wiedział, że jeśli projekty się nie powiodą, wszystko, co zbudowaliście razem, może się rozpaść. Dlatego nie chciał cię w to angażować. Chciał cię chronić, ale również chciał mieć kontrolę nad wszystkim. Ewa poczuła, jak gniew w niej narasta. Ochronić? On po prostu mnie okłamywał. Prowadził podwójne życie, oszukiwał mnie nie tylko z tobą, ale również w sprawach finansowych. Jej głos zaczął drżeć od emocji, ale starała się zachować spokój. Katarzyna nie podnosiła wzroku. Wiem, że to wszystko wygląda jak zdrada. I tak, było to zdradą. Ale Marek był rozdarty. Chciał cię chronić, ale też nie mógł przestać szukać czegoś więcej, czegoś, co znajdował we mnie. Ewa milczała przez chwilę, próbując zrozumieć, co tak naprawdę usłyszała. A co z tymi nieruchomościami? Czy te inwestycje były legalne? Zapytała, próbując zebrać myśli. Tak, były legalne, odpowiedziała Katarzyna. Ale Marek wiedział, że ryzyko było ogromne. Inwestycje, w które wchodził, były na granicy opłacalności. Wiedział, że może wygrać wielką sumę albo stracić wszystko. To była jego obsesja. Chciał zabezpieczyć waszą przyszłość, ale też swoją. Chciał, żebyś niczego nie musiała się martwić, ale zapomniał, że to wszystko można stracić w jednej chwili. Ewa czuła, że każda kolejna odpowiedź tylko pogłębia jej ból. Jak mogła przeoczyć tak wiele? Jak Marek mógł jej nie ufać na tyle, by podzielić się swoimi obawami? Zdradził ją nie tylko emocjonalnie, ale także finansowo. I co teraz? Zapytała cicho, patrząc na Katarzynę. Co powinnam zrobić z tym wszystkim? Katarzyna spojrzała na nią z żalem. To zależy od ciebie. Marek nie zostawił cię bez niczego. Jego decyzje były ryzykowne, ale nie głupie. Musisz teraz zdecydować, co zrobisz z tym, co pozostało. A jeśli chcesz, mogę pomóc ci to wszystko poukładać. Ewa patrzyła na nią przez chwilę w ciszy. Nie mogła uwierzyć, że Katarzyna, która była częścią tego całego chaosu, oferowała jej pomoc. Dlaczego miałabym ci ufać? Zapytała w końcu. Katarzyna odpowiedziała spokojnie, choć w jej głosie można było wyczuć zmęczenie. Bo wiem, że Marek cię kochał. I wiem, że gdyby był tu teraz, chciałby, abyś przetrwała, bez względu na to, co się wydarzyło. Moja rola w tym wszystkim dobiegła końca. To ty musisz teraz podjąć decyzję, co z tym zrobisz. Ewa wstała, czując, że rozmowa dobiegła końca. Nie była pewna, co miała myśleć o słowach Katarzyny. Jedno było jednak pewne, musiała sama podjąć decyzję, jak dalej żyć i co zrobić z dziedzictwem, które pozostawił po sobie Marek. Ewa spędziła następne dni, próbując poskładać swoje myśli i emocje. Ostatnie tygodnie były dla niej jak koszmar, z którego nie mogła się obudzić. Zdrada Marka, odkrycie jego podwójnego życia, ryzykowne inwestycje, które mogły zagrozić jej przyszłości, to wszystko zdawało się zbyt dużo, by mogła to unieść. Mimo wszystko, wiedziała, że musi iść naprzód.
Spotkanie z prawnikiem było kolejnym krokiem w jej próbach zrozumienia sytuacji finansowej, w jakiej się znalazła. Ewa wiedziała, że Marek miał nie tylko konta, o których nie wiedziała, ale także nieruchomości za granicą. To, co teraz musiała ustalić, to czy te inwestycje przyniosły jakiekolwiek zyski, czy wręcz przeciwnie, były powodem jej potencjalnych problemów finansowych. Adwokat powitał ją z powagą, jakby wyczuwając ciężar, jaki Ewa nosiła na swoich barkach. Pani Ewo, mamy wyniki przeglądu inwestycji Marka. Niektóre z jego transakcji były ryzykowne, ale wygląda na to, że większość z nich się opłaciła. Jest jednak jeden projekt, który mógłby stanowić problem. Ewa wstrzymała oddech, czekając na szczegóły. Marek zainwestował w nieruchomość w Hiszpanii, która miała być odskocznią finansową, ale projekt napotkał poważne problemy. Była tam sprawa sądowa związana z prawami własności, której rozwiązanie może potrwać jeszcze kilka lat. To niekoniecznie oznacza, że stracisz pieniądze, ale na pewno oznacza, że nie będziesz mogła ich wykorzystać przez długi czas, powiedział prawnik, przeglądając dokumenty. Ewa czuła, że znowu zapada się w wir problemów, które zostawił jej Marek. Mimo tego, co przeżywała, wiedziała, że musi trzymać nerwy na wodzy. Zrozumiała, że jedyną osobą, która teraz mogła podjąć właściwe decyzje, była ona sama. Co powinnam zrobić, panie mecenasie? Musisz podjąć decyzję, czy chcesz kontynuować te inwestycje i poczekać, aż problem w Hiszpanii się rozwiąże, czy może zrezygnować i spróbować odzyskać część pieniędzy. Obie opcje mają swoje ryzyka, odpowiedział prawnik, zerkając na Ewę, która siedziała w ciszy. Ewa zrozumiała, że decyzja, którą podejmie teraz, wpłynie na resztę jej życia. Musiała zważyć każdą możliwość, każde ryzyko. Ale jedno było pewne, nie mogła się już cofnąć. Ewa spędziła długie godziny w samotności, rozważając wszystkie opcje. Czuła, że Marek, mimo swoich tajemnic i błędów, zostawił jej możliwość, by w jakiś sposób uporządkować swoje życie. Inwestycje, choć ryzykowne, mogły stanowić klucz do jej finansowej przyszłości. Z drugiej strony, nie była pewna, czy chciała kontynuować projekty, które Marek prowadził, zwłaszcza, że ich geneza była tak bardzo związana z jego podwójnym życiem. Tego wieczoru postanowiła zadzwonić do swojego najlepszego przyjaciela, Łukasza. Był jedną z niewielu osób, którym mogła zaufać. Znał ją od lat i, choć nie był blisko związany z Markiem, zawsze służył jej wsparciem, zwłaszcza w trudnych chwilach. Ewa, cieszę się, że zadzwoniłaś, powiedział Łukasz, gdy tylko odebrał. Jak się trzymasz? Ewa westchnęła, czując ciężar ostatnich tygodni. Nie wiem, Łukasz. Odkryłam tak wiele rzeczy o Marku, o których nie miałam pojęcia. Zdrada, tajemnice, ryzykowne inwestycje. Czuję, że wszystko, co wiedziałam o naszym życiu, rozsypuje się na kawałki. Łukasz milczał przez chwilę, dając jej czas na uspokojenie się. To brzmi jak prawdziwe piekło, Ewa. Ale wiem, że jesteś silna. Jesteś mądra i poradzisz sobie z tym. Może teraz musisz podjąć decyzje, które są trudne, ale będą kluczowe dla twojej przyszłości. Właśnie to jest najgorsze, przyznała Ewa. Muszę teraz sama decydować, co zrobić z tymi wszystkimi inwestycjami. Czy powinnam kontynuować projekty Marka? Czy warto ryzykować? Nie wiem, co robić. A co mówi twój prawnik? Zapytał Łukasz. Radzi mi, żeby przemyśleć każdą opcję. Większość inwestycji się opłaciła, ale ten projekt w Hiszpanii może ciągnąć się latami. A jeśli wszystko się zawali, mogę stracić pieniądze. Marek zainwestował w to sporo, a ja muszę zdecydować, czy będę kontynuować te działania, odpowiedziała, czując ciężar decyzji na swoich barkach. Łukasz wziął głęboki oddech. To trudna decyzja, Ewa. Ale pamiętaj, że Marek zostawił ci wybór. Niezależnie od tego, co teraz zrobisz, musisz myśleć o sobie. Może warto zaryzykować, jeśli widzisz w tym szansę na przyszłość. Ale jeśli czujesz, że to nie jest coś, co chcesz kontynuować, masz prawo się wycofać. Cokolwiek postanowisz, zrobię wszystko, by cię wesprzeć. Ewa poczuła, że słowa Łukasza dały jej trochę ulgi. Zrozumiała, że nie jest sama w tym wszystkim, że zawsze będzie miała wsparcie bliskich jej osób. Dziękuję, Łukasz. Naprawdę. Cieszę się, że mogłam z tobą o tym porozmawiać. Myślę, że muszę jeszcze przemyśleć wszystko, ale twoje słowa mi pomogły.
Może naprawdę mam więcej siły, niż mi się wydaje, powiedziała z delikatnym uśmiechem. Zawsze byłaś silna, Ewa. I nie pozwól, żeby Marek czy jego błędy cię złamały. Masz teraz szansę na nowy początek, nawet jeśli droga do niego będzie wyboista, dodał Łukasz, a Ewa poczuła, że zaczyna odzyskiwać pewność siebie. Po rozmowie z Łukaszem Ewa postanowiła, że spotka się jeszcze raz z adwokatem. Musiała mieć pełny obraz sytuacji i dokładnie wiedzieć, z czym ma do czynienia, zanim podejmie ostateczną decyzję. Kolejnego dnia, siedząc w biurze prawnika, Ewa czuła się pewniej. Mecenas przedstawił jej pełen raport dotyczący inwestycji Marka. Po przestudiowaniu dokumentów zrozumiała, że choć projekt w Hiszpanii jest ryzykowny, nie był to całkowicie przegrany interes. Decyzja jednak nadal należała do niej. Pani Ewo, musimy podjąć decyzję co do kontynuacji projektu. Czy chce pani dalej prowadzić te inwestycje, czy wycofać się i zminimalizować ryzyko? Zapytał adwokat, patrząc na nią uważnie. Ewa spojrzała na dokumenty, które miały zadecydować o jej przyszłości. Myśląc o rozmowie z Łukaszem, poczuła, że jest gotowa podjąć decyzję. Zdecyduje się kontynuować, powiedziała z przekonaniem. Marek popełnił wiele błędów, ale nie mogę teraz wycofać się i pozwolić, by te lata poszły na marne. Zaryzykuję, ale zrobię to na moich warunkach. Adwokat skinął głową. To rozsądna decyzja, pani Ewo. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby te inwestycje były jak najbardziej bezpieczne. Ewa poczuła, jak spływa na nią poczucie ulgi. Choć droga przed nią była niepewna, wiedziała, że podejmuje decyzję świadomie, dla siebie. To nie był już czas, by żyć w cieniu Marka, to był moment, w którym musiała zacząć pisać swoją własną historię. Kilka miesięcy później, życie Ewy zaczęło nabierać nowego rytmu. Decyzja o kontynuacji inwestycji była trudna, ale zaczynała przynosić pierwsze efekty. Mecenas regularnie informował ją o postępach, a mimo że projekt w Hiszpanii wciąż pozostawał problematyczny, inne przedsięwzięcia zaczęły przynosić zyski. To pozwoliło jej na powolne odbudowywanie swojego życia. Ewa zrozumiała, że Markowe tajemnice, choć bolesne, nauczyły ją, jak być silną. Przez lata polegała na mężu, nie zdając sobie sprawy, jak wiele decyzji podejmowano bez jej wiedzy. Teraz wiedziała, że musi ufać przede wszystkim sobie i swoim instynktom. Pewnego wieczoru, siedząc w salonie, Ewa przeglądała stare zdjęcia. Na jednym z nich byli z Markiem, uśmiechnięci, szczęśliwi, podczas wakacji kilka lat temu. Choć bolało ją, że Marek prowadził podwójne życie, poczuła, że powoli zaczyna wybaczać. Wybaczyć nie oznaczało zapomnieć, ale pozwalało jej zamknąć ten rozdział w swoim sercu i pójść naprzód. Postanowiła zrobić coś, co planowała od dawna. Zadzwoniła do Katarzyny. To było krótkie połączenie, ale pełne znaczenia. Chciałam tylko powiedzieć, że choć nigdy nie będziemy przyjaciółkami, zrozumiałam, że nie mogę trzymać w sercu nienawiści. Wybaczam ci to, co się stało, powiedziała Ewa, a po drugiej stronie słuchawki zapadła cisza. Dziękuję, Ewo, odpowiedziała Katarzyna po chwili. To więcej, niż mogłam się spodziewać. Ewa uśmiechnęła się do siebie. Wiedziała, że ta rozmowa była dla niej kluczowym krokiem w zamykaniu przeszłości. Zostawiła za sobą zdradę, tajemnicę i ból. Teraz nadszedł czas na nowy rozdział. Kiedy zamknęła telefon, spojrzała przez okno na zapadający zmierzch. Światło powoli zanikało, ale Ewa wiedziała, że przed nią jest nowy dzień, pełen możliwości. Była gotowa go powitać.